Gram gadania. Po graniach. Podwójna inauguracja. Pierwsza to projektu Grachuta i ja. Tak, mhm. tak, taką nazwę nosi. Tak. A druga inauguracja e, biblioteki jako miejsca spotkań muzycznych, też, bo. Zwykle wszystkie takie wydarzenia muzyczne odbywały się albo w plenerze, albo tutaj na sali koncertowej, a dzisiaj właśnie w takim małym gronie, kameralnym bardzo. Dobrze się gra w takim gronie, czy lepiej na dużej sali? Gramy w różnych miejscach. Ja powiem tylko, że gratulacje z przepięknej kameralnej bibliotece. Zaraz tak jak mówiłem, ze sceny, że jest niezwykle przytulna i gra nam się bardzo dobrze. No, tam, oczywiście, te emocje związane z, z inauguracją były takie dosyć takie neurologiczne, ale, ale odbiór był bardzo fajny, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Yy, oczywiście, że, że wiadomo, że wielka sala jakby ma inne, jest inny, inny rodzaj, troszkę takie może nastawienia, ale, ale ta muzyka jest w ogóle kameralna. Nie? Ten przekaz jest taki zawsze bliski do słuchacza, więc, więc ja lubię takie przestrzenie bardzo. Mm -hmm. uh. Jeżeli chodzi o utwory Grechuty, bo koncert jest jakby tak stworzony, że są utwory marka Grechuty, i twoje autorskie inspirowane twórczością grechuty. Taki wybór dla wszystkich odbiorców oczywisty, to jest wybór właśnie dni, których nie znamy, czyli tych utworów, które, które my znamy akurat, tak dobrze. Natomiast dużo tych utworów było takich, których nie kojarzymy tak na co dzień ani, ani z Radia, albo gdzieś nawet jak słyszeliśmy, to gdzieś tak. Bardzo nie zapisały się w pamięci. Specjalnie to wyszukiwałeś, żeby właśnie pokazać Ta. tą stronę artysty, mhm. czy, czy raczej. Tak, pomyślałem sobie, że właśnie po reakcji nawet publiczności dzisiaj było widać, że, że to miłe, że właśnie jakby też mogliśmy pokazać tą stronę, poszerzyć ten repertuar twórczości pana pana Marka szczególnie ten utwór zostawcie nam z takim przesłaniem teraz. No to jest w ogóle no to jest przepiękna płata dla, dla dzieci, którą on, on, on stworzył. I tak, ten utwór też do słów Ewy Lipskiej. No tak, tak pomyślałem sobie, że właśnie oprócz tych najbardziej znanych utworów, żeby jeszcze na, ten, na tym koncercie też pokazać... I taką drogą w ogóle chcielibyśmy ten projekt prowadzić właśnie, nie? Takim, taką właśnie, no właśnie, bardzo te znane utwory, gdzie publiczność może z nami zaśpiewać i jakby poznaje te piosenki. W Naszej autorskiej interpretacji, ale też przypomnieć, pokazuje, że, że pan Marek Grechuta ma olbrzymią spuściznę yy, artystyczną. Dlaczego Grechuta, a nie akurat, nie wiem, Zbigniew Wodecki, czy, czy nie wiem, Jerzy Połomski, tak? Dlaczego akurat Marek Grechuta? Może kiedyś pan Zbigniewa wodecki też miałem, miałem, miałem okazję poznać, że urodził się tego samego dnia w ogóle. Mhm. Także jest, kiedyś na koncercie miałem, miałem to szczęście poznać... Czyli w maju. Tak. I hmm. grać właśnie koncert przed nim w Szczecinie. Natomiast jeśli chodzi o Pana Marka, to to za zamiłowanie było od, od dawien dawna. To w ogóle jakby spotkanie z piosenką poetycką dla mnie, jako młodego bardzo człowieka, to było właśnie przez piosenki Pana Marka Grechuta. Wojciech Mnarski, ale też, ale jeśli chodzi o piosenkę poetycką, to pan Mark Grechuta. I tak jak mówiłem właśnie ze sceny, że na pierwszej płycie naszej pokusiłem o takie podziękowania Pan Markowi Grochucie za, za jego twórczość. Także, także dojrzewaliśmy długo do tego, może po 12 latach naszego istnienia, ale, ale teraz oprócz tej autorskiej właśnie chcieliśmy ten projekt rozpocząć. No i też się cieszę właśnie, że, że te utwory też gdzieś korespondują. Że na przykład Wiosną Żyj, no, ten wielki utwór Wiosna, jest a to ty, gdzieś teraz się okazuje, nawet sobie teraz dopiero uświadamiam po latach, że ta inspiracja jest tak duża. Inspiracja muzyczna Markiem Grychutą, ale ja jako obserwator y, widzę w Twojej postaci y, takie, takie też y, nawiązanie, taka skromność urodzona i taki spokój właśnie tego przekazu. Coś, co właśnie cechowało też pana Marka Grychutę w wykonywaniu swoich utworów w tym przekazie muzycznym. Y, więc tutaj też macie na tym polu coś wspólnego A, na pewno. Tak, ale to jest misz, misz, naprawdę mistrz wrażliwości dla mnie i te utwory są no, no, no niezwykłe po prostu i. No, cieszę się, że się zdecydowałem na ten krok zespołem. Bardzo. Gdybyście mieli wrócić znowu tutaj na scenę w mieścisku, to z nowym jakimś projektem, czy z, z jakimś innym pomysłem? No, bardzo dobre pytanie. Jesteśmy w ogóle przed dniu nagrywania naszej szóstej autorskiej płyty, więc to jest dla nas też taki, jesteśmy też w takim momencie właśnie bardzo takim ekscytującym po prostu. I do tych projektów mamy, mamy też sporo. Mamy też projekt, właśnie mamy serce dla serca. I także no, można powiedzieć, że, że kilka, kilka nowych, nowych projektów się pojawia. Mm -hmm. y Piosenka poetycka, piosenka taka autorska. Jakby nijak kojarzy się często odbiorcom z festiwalami, z tą wielką sceną, z tym barwnym życiem takim artystycznym, raczej z kameralnymi wnętrzami, tak przynajmniej tak, tak, tak to zwykło, zwykle ludzie spostrzegali, a Tymczasem y, wy startujecie z piosenką do festiwalu w Opolu. No tak, rzeczywiście. <laughs> czy ona będzie taka bardzo subtelna, poetycka y, i też bardziej w klimatach tutaj też grechutowskich, czy bardziej? rozrywkowych. Myślę, że jedno i drugie właśnie, że udało się połączyć jakby te dwa światy. Yy, znaczy muzycznie jest tak bardzo tak skomponowana, że, że jakby jest, ym, no jest do, do, do szerszej publiczności, ale yy, tekst jest, no też jest troszkę o miłości, yy, ale yy, myślę, że no jest oczywiście yy, ta poetyckość gdzieś tam zachowana. Yy, nie byłbym sobą, gdyby tak po prostu nie było. No ale myślę, że, że utwór, mam nadzieję, jest, jest dosyć krótką piosenką, więc to też jest ma w sumie, w sumie a jest bardzo taka no jest zróżnicowana, jest co do formy też. Okej, okay. gdybyśmy tym osobom, które nie były na koncercie mieli jakieś przesłanie zostawić oprócz słów miłość, kocham, <głos》>, które dzisiaj padały w wielu wielu odmianach, to co byś chciał powiedzieć właśnie mieszkańcom, którzy nie byli na koncercie, którzy gdzieś może natkną się na wasze autorskie piosenki, a może właśnie na wasze interpretacje tekstów Grochuty? Nie wiem, powiedział, żyj nadzieją i wiosną, żyj przede wszystkim teraz. To bym chętnie bardzo zaprosił do, do, do tej przestrzeni biblioteki, bo jest, to jest niezwykłe miejsce. Myślę że, znaczy myślę, że ta nadzieja, którą, którą gdzieś poezja niesie, po prostu tak jak śpiewałem w tej piosence, że, że najbardziej jakby te rany po prostu leczy. Więc myślę, że to jest, to jest wielka siła poezji, tak naprawdę. A w połączeniu z muzyką, no to, ma, to ten, ten przekaz jest, prawda, jest dodatkowo, dodatkowo jest emocjonalny i, i każdy gdzieś te muzyczne swoje ma swoje ma y, y, swoje upodobania i zawsze coś znajdzie, y, ale myślę, że siła właśnie tego połączenia muzyki z tą interpretacją piosenki poetyckiej, także także bym zaprosił, myślę, że każdy gdzieś kiedyś w, w jakimś momencie potrzebuje takiej właśnie, takiego właśnie takiego słowa. Czyli podwójne uderzenie muzyka tak. i poezja. Tak. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. bardzo serdecznie. Dziękuję. Pięknie. Dziękuję bardzo.